Powstanie. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 17, od 11 do 19. Uzdrowienie 10 trędowatych. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło tam przeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, miłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden z nich zaś, widząc, że został uzdrowiony, wrócił i donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Amen. Amen. Tak jak było na czytaniu, że wszyscy trędowaci zostali dotknięci i oczyszczeni, ale tylko jeden wrócił, aby oddać chwałę Panu. I mogę powiedzieć, że takie proporcje są w świecie. Że wszyscy doświadczają łaski Bożej i dobroci Bożej, ale kto przyjdzie, aby Bogu za to podziękować? Ale jak to jest powiedziane, my nie z tych, co giniemy, ale tych, co zachowują Słowo. Amen? Więc oddajmy Jemu chwałę, bo Jemu się należy wieczna chwała, cześć i uwielbienie. Jest taka pieśń, która mówi, że jesteśmy, Panie, kapłaństwem Twym. Tak jak list do Hebrajczyków wprowadza nas w tą tajemnicę kapłaństwa, że jesteśmy kapłaństwem świętym i ludem umiłowanym, tak dzisiaj możemy w miejsce tego kapłaństwa, jako Boży lud, umiłowany lud, oddawać chwałę Panu. Thank you.
Thank you.
wielki, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, cudowny, Bóg jest Bogiem łaski, Bogiem, który przynosi wolność, prowadzony na śmierć, który rozkuwa kajdany tym, którzy są uwięzieni, uwalnia, zbawia i uzdrawia. Jest Bogiem potężnym, nie unieruchomionym na drewnianym krzyżu, ale zmartwychwstałym, który umarł za mnie, za Ciebie, za każdego z nas, abyśmy mogli żyć i przejść ze śmierci do żywota. Z Bogiem cudownym. Kto Go spotkał, ten wie. Jest też strach wpaść w ręce Boga żywego, jak jest napisane. Ale w łasce przez Jezusa Chrystusa mamy pełnię miłości i objawienia tego, kim jest Ojciec, jak jest dobry i cudowny. Jak nas kocha i nam wybacza. Przykrywa nas płaszczem sprawiedliwości. Choćby nasze grzechy były jak szkarłat, będą białe jak śnieg. Bo taki jest Bóg. Taki jest Bóg. I jeszcze co do tego, naszych grzechów nigdy nie wspomnę. Jeśli przyjdziemy do Niego, jeśli oddamy Mu swoje serce, On będzie kształtował nas jak garncarz glinę, aż ulepi coś cudownego, wspaniałego, czego nigdy by się nie spodziewał, jeśli się tylko poddamy temu, żeby nas dotykał, przemieniał. Nie zawsze jest to przyjemne. Nie zawsze jest to dla człowieka miłe. Mój mąż kiedyś powiedział, że Pan Bóg uczynił z nim to, co jest niemożliwe do uczynienia, bo to jest tak jakby przewrócić na drugą stronę hełm żelazny. I każdemu z Was tego życzę, bo każdy z nas jest takim żelaznym, twardogłowym hełmem. Jeśli chodzi o niektóre sprawy. Ale jak Bóg dotyka człowieka, to przekształca go tak, że jesteśmy zdziwieni. Ten, który nie kochał, miłuje. Powiem Wam tak, co prawda powiem trochę o swoim mężu, zawsze mówię o sobie, ale powiem, jesteśmy jedno, więc powiem o nim, ale to jest dobre. Mój mąż kiedyś nie był w stanie jako młody człowiek wejść na dworzec, do stołówki, tam, gdzie jedzą posiłki, jadali posiłki. Nie był w stanie, ze względu na zapach, nie był w stanie wejść do toalety publicznej, bo taki tam był smród. Nie był w stanie wejść do różnych miejsc, ani dotknąć pewnych rzeczy, a też bał się wysokości, to Bóg go wysłał na drabinę i działał na którymś tam piętrze i lepił plakaty, kiedy trzeba było, żeby zarobić pieniądze. Lepił plakaty, był pastorem, ale chodził również między kupami psimi, żeby wylepić plakat, żeby rodzinie przynieść pieniądze, abyśmy mieli chleb. A żebyśmy mogli zamieszkać tu, to mój mąż wyjechał do Szczecina, tam te plakaty lepił, a ja sama z trójką wtedy jeszcze dzieci siedziałam tu, modliłam się, miałam społeczność wierzący. Takich jeszcze bardzo małą, nieliczną grupę. Przedawałam butelki, żeby mieć na chleb. I działy się różne cuda. Dziwy i cuda. Cuda i dziwy. Bo Bóg jest dobry, Bóg jest wierny. I nigdy się nie spóźnia. Nigdy się Bóg nie spóźnia z pomocą. Więc opowiadanie, że coś tam niemożliwe jest, nie jest prawdą. Bo Bóg jest Bogiem mocy i możemy przyjść do Niego i prosić i On nam da. Na każdą sytuację odpowiedź, na właściwy czas słowo. O wielu cudach słyszeliście w życiu, które żeśmy przechodzili z moim mężem, które ja sama przeżywałam. Moja Gabrysia córka jest cudem, w sensie, że miałby ją zabić koło od samochodu. Sytuację Wam kiedyś opowiadałam. W sytuacji, kiedy ja szłam z wózkiem, to zatrzymałam się na 30 sekund bez sensu na pewnej wystawie, która była zaparowana szkłem, takie mleczne szyby miały jak te nasze szyby. I stałam tam bez sensu, zadając sobie pytanie,
Dlaczego ja tu stoję? No i poszłam chwilę dalej, gdzieś tam, gdzie miałam postawić wózek, a kilka sekund wcześniej coś huknęło, coś walnęło, coś uderzyło. Idę z tym wózkiem beztrosko, chcę go postawić w to miejsce, które właśnie zwykle stawiam wózek, żeby wejść do sklepu, a tam takie wielkie koło. I ludzie wyskakują ze sklepu, z kiosku i mówi: co tu się stało? Ja mówię, może ktoś mnie zaparkował na moim parkingu. Tak sobie żartem powiedziałam. Ale mówi: Pani Bogu dziękuję, bo to przed chwilą spadło. Te 30 sekund przed tą wystawą to Bóg mnie zatrzymał. Jego aniołowie zatrzymali mnie, żebym mogła uratować, mieć uratowane życie mojego dziecka. Gabrieli. Pobiegłam do koleżanki i modliłam się, dziękowałam Bogu za życie mojego dziecka, uratowane. Jej synek przy nas udusił się, krztusił się marchewką. Pogotowie przyjechało po 30 minutach. Dzięki Bożej łasce, uwierzcie mi, dzięki Bożej łasce Gabriel, bo to jest jej syn, który tam jest, żyje. Cuda i dziwy się działy, żeby wydobyć mu tą marchewkę z gardełka małego. Dziecko się zakrztusiło. Ostatnio jakieś dziecko w przedszkolu zakrztusiło się winogronem, nie przeżyło. Następna Boża rzecz. Cuda i dziwy, cuda cudowne, które Bóg czyni. Mój syn zachorował, ale Bóg go uratował. Nie pierwszy raz, ale uratował. Mój mąż miał wypadek, Bóg go uratował. To był wypadek na śmierć. On żyje, służy. Biega i lata 24 na dobę, prawda dziewczyny? Bo wy jesteście tam stamtąd. Wasz pastor, czy wasz kierownik, bo tu pastor, tam kierownik. Jest maszyną wielnoczynnościową, bo Bóg daje mu moc. Błogosławcie go. Szanuj szefa swego, możesz mieć gorszego. Słowo na dziś, które mnie tchnęło, w tych czasach, które my mamy. Czasy są straszne. Zwłaszcza, że dużo się dzieje rzeczy, że o pewnych grupach ludzi mówi się covidziarze, czy tam jacyś inni, jeden kontra covidziarz, kontra foliarz i takie różne różności. Ludzie siebie nie szanują, wyzywają, poniżają. Nie ma miłości, nie ma szacunku, nie ma zrozumienia. Nie ma zrozumienia dla strachu, a ludzie, którzy Boga nie znają, to mają lęk, mają strach, bo nie znają przyszłości. A ja według słowa mówię, ja zmierzam do lepszej, bo do niebieskiej. Aleluja, amen. Do lepszej, bo do niebieskiej. I choćby dzisiaj, wczoraj rozmawiałam z moją koleżanką, która jest śmiertelnie chora, młoda kobieta. I powiedziała do mnie: nie jest strach odejść do Pana. Trzeba mieć czyste serce. Jeśli Pan da, to i 90, jeśli sił starczy tego czasu. Ale miejmy czyste serce. Przybliżajmy się do Boga. Uświęcajmy się, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Tak mówi słowo. A słowo pochodnią nogą moim w tych i innych czasach. A te czasy są ciężkie. I trzymajmy się słowa. I chciałabym to słowo przeczytać i na tym zakończyć. Słowo jest takie. Moje się zgrzało. Słowo jest takie. Izajasz. 51, 12 werset. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że boisz się człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? Dzisiejsze czasy, boimy się ludzi, że ktoś nas zaraży. Słusznie, bo my musimy być uważni, uważni. Ale Bóg mówi: czymże jesteś? Przecież to od Boga wszystko zależy. Zapomniałeś Pana, swego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała ta zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole. Nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jest jego imię. I włożyłem moje słowa w Twoje usta i ukryłem Cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa, założyć ziemię
i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem. Zerwij się, zerwij się, powstań, Jeruzalemie, któreś piło z ręki Pana kubek jego gniewu. Wychyliła do dna kubek odurzającego napoju. Nie było wśród wszystkich jego synów, których urodziło, takiego, który by poprowadził. Nie było wśród wszystkich synów, których wychowało, takiego, który by je ujął za rękę. Podwójny to cios, który cię dotknął. Kto okaże ci swoje uczucie? Spustoszenie, grabież, głód i miecz. Jak ja mam cię pocieszyć? Twoje dzieci leżały w omdleniu na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sieci, oszołomione gniewem Pana, gronem twojego Boga. Dlatego słuchaj tego, nieszczęśliwe, oszołomione, lecz niewinne. Tak mówi Pan, twój Bóg, który broni sprawy swojego ludu. Oto biorę z twojej ręki kubek odurzającego napoju, kubek mojego gniewu. Już z niego pić nie będziesz. A dam ci do ręki twoich gnębicieli, którzy mówili do ciebie: pochyl się, abyśmy przeszli po tobie. Tyś nadstawiło swój grzbiet jak ziemię i jak ulicę dla pieszych. Obudź się, oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Obudź się, obudź się. Gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij z siebie proch, powstań, bramko jeruzalemska, zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko syjońska. Bo tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Amen. I nie bójmy się, Bóg jest dobry. Powstanie. Chcieliśmy wam pokazać. Bo to jest nasza przyszłość. Chodźcie, panowie. Okej.
To, co możemy zrobić, to po prostu pobłogosławić. Dobra. Będziecie błogosławione, dzieciaki. Wyciągnijmy nasze ręce w ich kierunku. Tato z nieba, błogosławimy w Twoim imieniu te najmniejsze i niech Twoja łaska będzie nad nimi teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. A może my też masz półkę wyjęte? Takie towarzystwo? Ja już mówiłem aleluja? Aleluja. A wy mówiliście? Aleluja. Dobrze. Dzisiaj chciałbym tak trochę krótko, ale powiedzieć o czasach dawnych, dawnych. Będzie to czytanie ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Królewskiej i będziemy fragmenty 4 rozdziału rozważać. I chciałbym powiedzieć o rzeczach, które są tutaj zapisane i one są takie dla nas dziwne. I coś w tym dziwnego jest tutaj zapisane. Otóż od 8 wersetu czytamy taki fragment, który mówi: pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do męża swego: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę, wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu znów tam zaszedł i zatrzymał się w tej izdebce, aby odpocząć. Mogę powiedzieć, że ta historia, którą zacząłem czytać, zaczyna się ciekawie. Elizeusz, Boży prorok, mąż Boży, został rozpoznany jako święty, jako ktoś zupełnie inny. I ta kobieta, mając z nim relację, no, postanowiła i podjęła decyzję, że część swojego tam mieszkania, część gdzieś tam swojego gospodarstwa oni przeznaczą do tego, żeby on tam mógł przebywać. Aby mógł się tam właśnie zatrzymać. Taką niewielką izdebkę. I czytamy dalej. Rzekł jeszcze, co by tu dla niej uczynić? On ze swoim sługą Gehazim rozmawiał, ten Elizeusz, i pyta się, co by dla tej kobiety uczynić? Wszak nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. I zawołał, i stanęła w drzwiach. I rzekł, o tym czasie, za rok, będziesz piastowała syna. A ona na to, nie mój Panie, mężu Boży, nie łudź Twojej służebnicy. I czytamy dalej, kobieta poczęła. A za rok o tym czasie porodziła syna, tak jak powiedział do niej Elizeusz. Dziwne, co? Tak bardzo niewiele. Była zamożna, bezdzietna, więc nie musiała wydawać jakichś dużych pieniędzy na utrzymanie swoich dzieci, więc stać ją było, żeby maleńką izdebkę zrobić dla proroka. Ale wiesz, pewne rzeczy idą w pakiecie. Kiedy dla Boga robisz nawet niewiele, nagle okazuje się, że największe i najskrytsze twoje marzenia, twoje pragnienia, a wręcz dla kobiety w tamtych czasach w Izraelu bezdzietnej to była hańba. Niepłodne czuły się pohańbione. Czuły się takie zmarginalizowane. I można powiedzieć, że tą hańbę Bóg z niej zdjął przez słowo, które wypowiedział przez proroka Elizeusza. Tak bardzo niewiele, bo powiedziała maleńką izdebkę, a tak wiele Bóg jej uczynił. Ale gdybym chciał zwrócić waszą uwagę, to jedna rzecz mnie tu zaskoczyła. Niewiara tej kobiety. Ona owszem, izdebkę tak, fajnie, mąż Boży będzie mieli relacje, ale ja już
pochowałam moje marzenie. Ja już straciłam moje marzenie. Ja już nie oczekuję niczego. Nie łudź mnie, mężu. Jestem już stara, mój mąż jest stary. Czego ty ode mnie chcesz? Co tu może się więcej wydarzyć? I dochodzimy do takiego miejsca, gdzie czytamy dalej. Pewne rzeczy się wydarzyły, a gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy, wtem rzekło do swego ojca: twoja, moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do matki jego. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na kolanach aż do południa, po czym zmarło. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego, zamknąwszy za nim drzwi, wyszła. Następnie przywołała swojego męża i powiedziała: przyślij mi proszę jednego ze sług, jedną oślicę, a pospieszę do męża Bożego. I w tej kobiecie, kiedy dotknęła ją tragedia, taka wspaniała obietnica męża Bożego, stało się, cud, urodziło się dziecko, a tu taka tragedia. Taki dramat. Co teraz? Położyła to dziecko na łóżku męża Bożego i powiedziała mężowi, że ona chce udać się do niego. I czytamy dalej, że kiedy ten Elizeusz spojrzał gdzieś tam w oddali, widząc tą kobietę, powiedział do swojego sługi: wybiegnij proszę naprzeciw niej i zapytaj, czy jest zdrowa, czy zdrów jest jej mąż, czy zdrowe jest jej dziecko. A ona powiedziała: zdrowi jesteśmy. Ale gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła